Witam na kolejnym Urbexie. Ośrodek kolonijny. Wlazłem właśnie przez to okno. Chyba jedyne wejście. Nie licząc tam jeszcze jakichś piwnic. Do właśnie tych. Tylko to wszystko poblokowane jest. W sumie tutaj też by wlazł. A to może sobie tędy wyjdę. Ośrodek kolonijny jest w tragicznym stanie. Przestał działać już dawno, dawno temu. A dobra, czyli to są jego piwnice. A wyżej chyba nie przejdę. Będzie trzeba kombinować dalej. To jest w sumie dziwne. No, wrąbałem się w pułapkę. Trzeba szukać innego wejścia. Okej, wlazłem. Jedno z okien okazało się być otwarte. Ośrodek jest niemożebnie zawilgocony. Widać po oknach. Widać po tym, jak to wszystko porosły mchy. A w ogóle na ziemi są paprocie. Jest masakra. Ale to jest... Ten ośrodek jest tak zapuszczony, że aż piękny. Dobra. Jakiś czas temu mówiłem, że jakiś tam ośrodek, czy jakieś miejsce, w którym byłem, już nie pamiętam, jest zawalone grzybem i że grzyb je zjada, ale to miejsce jest dopiero zawalone grzybem. Jeszcze zostały jakieś drzwi. Kawałki ścian odpadają, a tu widać, ile tu jest wody wszędzie dookoła. Dach odpada. Jestem ciekawy, czy w takim miejscu można jeszcze coś znaleźć. Jakiś kabel mi po głowie przejechał. No, to jest warte zdjęcia. Tu musiały być łazienki. O kurde. Wszystko się zapada. Wszystko. Po prostu sufit podpadał. Tak wygląda wejście do obiektu. To taki główny plac. Zastępca kierownika placówki. Ciekawe, czy do niego wejście było tutaj. No myślę, że tak, jakby inaczej. No pewnie. To jest właśnie główne wejście, tak się przynajmniej zdaje. Ciekawe, co tutaj było w tym miejscu. Może jakiś taki ogromny hol, gdzie można się też było bawić. Gabinet lekarski. No, jakoś przestronnie to tutaj nie było w tym miejscu.
To jak pani doktor kazała się rozebrać, to chyba był problem podnieść ręce do góry. Tak więc to, po czym teraz chodzimy, to muszą być pokoje. Tutaj był, powiedzmy, było miejsce na umywalkę. Z tej strony, o, kibel. To jest kluczyk jeszcze w drzwiach. A za mną pokój. I przede mną też pokój. W takim samym układzie. Tu się jeszcze kolejny... Chodzę po wodzie. Tu się jeszcze kolejny kibel zachował. To jest w ogóle po niemiecku coś napisane. Tu jest takie kolejne wejście. Ten obiekt był w kształcie litery U. Teraz jesteśmy w jednej z odnóg. Na kamerze pewnie nie będzie widać tej pary, jaka się tutaj unosi. Z góry kapie woda. Tak sobie wyrywkowo będę wchodził. Czyli takie potrójne pokoje często tutaj były. A nawet jeszcze lepiej, tu jest jeszcze jeden. No to autentycznie trzeba uważać, żeby coś na głowę nie spadło. Bo niektóre... Ciekawe. Zobaczcie, większość już poodpadała tych sufitów, tych konstrukcji, ale niektóre wciąż się trzymają, tak jak na przykład w tym pokoju, tutaj na górze i na ścianach, resztki tapet jeszcze, ale to wszystko spada na głowę po prostu. Dobra, pokoje pokojami, trzeba zobaczyć, co było na górze. Jakaś tablica informacyjna musiała być. Kiedyś może tutaj coś ciekawego można było wyczytać. Te schody są betonowe, także się w sumie nie stresuję wejściem. O, tu strasznie wali stęchlizną i pleśnią. Dobra, tam są pokoje za mną. Nie będziemy szukać kolejnych pustych pokoi, bo tak by zapewne było. Jak widać, tutaj wszystko zostało akurat z tego środka skrzętnie wyniesione. Tutaj na górze też były pokoje. Natura przejmuje to miejsce. Tam się jeszcze kubeł zachował. Nawet na oknach rośnie mech. Dobra, zerkniemy jeszcze na kilka pokoi z drugiej strony. No to jest chwila, żeby opowiedzieć historię tego obiektu. Ośrodek czasowo-kolonijny, w którym się znajduję, powstał w latach 60. Na jego terenie znajdowały się boiska, basen, miejsce na ognisko, a od cywilizacji oddzielały go lasy. Początek historii tego miejsca sięga jeszcze XIX wieku i znajdują się tu także inne atrakcje, jednak z wiadomych przyczyn nie mogę ich pokazać w tym filmie, ani o nich opowiedzieć. Ze względu na swoją atrakcyjną lokalizację, ośrodek szybko zyskiwał na popularności i goście napływali nawet z oddalonych województw. To pociągnęło za sobą modernizację i wybudowanie prawdopodobnie na początku lat 80. nowych budynków, po których chodzę obecnie. Następnie na przełomie lat 80. i 90. z tych samych powodów planowano kolejne modernizacje, jednak w Polsce zaczęły się przemiany systemowe i upadły zakłady, które opiekowały się tym ośrodkiem oraz wysyłały do niego na wakacje swoich pracowników i ich dzieci.
Od tamtego momentu ośrodek popadał w ruinę i dzisiaj nawet nie nadaje się już do remontu. No to dobra. O, tu też jakaś tablica mogła być. Może jakieś BHP? Dobra, idziemy jeszcze z tej strony. Po cichu liczyłem na to, że zostanę tutaj jakieś przedmioty, które by świadczyły o tym, jak to kiedyś funkcjonowało. Ale tutaj jestem pod wrażeniem, jak to jest wysprzątane. Tutaj akurat nic się nie zmarnowało. Sprawa wygląda tak, że jesteśmy koło ruchliwego miejsca, gdzie jest mnóstwo ludzi. O kurde. Cała kolonia. Cała kolonia paproci. No więc właśnie, jesteśmy koło miejsca, gdzie kręcą się ludzie. Tak więc troszkę musiałem, jak zawsze to bywa w takich sytuacjach, manewrować. Miejsce w sumie bardzo przyjemne, jakby nie patrzeć. Musiało być bardzo przyjemne oczywiście. Ale mi będą buty śmierdziały z gnilizną w samochodzie. Mogę zapomnieć o zamkniętych szybach. Jim Morrison, tutaj jest napisane. Było napisane. Można powiedzieć, że dobrnęliśmy do końca. Jeszcze tutaj zajrzę. Znowu te instalacje, które na łeb mogły lecieć. A tutaj widać, to się już stało. Mam nadzieję, że nikt łeb nie dostał. Czas kierować się do wyjścia i może pojechać w jeszcze jedno miejsce. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.